No tak jak masz, jednego mnie odczuwało. Tak, to i zostało. Andrzejówka, teraz tam na koniec. Nie no, ja mam 14 lat. Radosław Mikuła, komandor 4. Pienińskiego Charytatywnego Rajdu Malucha. Proszę Państwa, znajdujemy się w ośrodku Andrzejówka nad Popradem, gdzie właśnie obserwujemy, jak na metę zjeżdżają kolejne załogi naszego rajdu. Dzisiaj, 9 września, gościmy w Pieninach i w Beskidzie Sądeckim. Trasa rajdu liczy 250 km. Nasze załogi wystartowały o 8 rano i przez cały dzień pokonywały piękne, krajobrazowe, widokowe trasy tego pierwszego odcinka. Nasza impreza jest już czwartą rundą z cyklu. Trzy pierwsze odbywały się w Bieszczadach, w Beskidzie Żywieckim i w Kazimierzu nad Wisłą. Teraz rajd zgodnie z nazwą Pieniński. Jeździmy wokół Pienin. Nasza impreza ma dopisek charytatywny, dlatego że zawsze na takim rajdzie zbieramy fundusze na wsparcie domów dziecka. Staramy się zbierać datki od zawodników, od organizatorów, od sponsorów dla domów dziecka, które są na terenie tych naszych imprez. No tutaj w Pieninach ciężko było znaleźć taką instytucję, dlatego tym razem wspieramy Rzeszowski Dom Dziecka, który jest takim konglomeratem kilku domów, to jest Dom Bolesław, Dobrawa i Mieszko. W ciągu tych naszych trzech edycji zebraliśmy łącznie pewnie ponad 70 tysięcy złotych, także jest szansa, że i tym razem uzbieramy jakiś niezły grosz, który pomoże dzieciom spełnić ich potrzeby. Cała ta zasada pomagania bazuje na licytacji. Licytacji rzeczy, które przywożą zarówno organizatorzy, jak i dostajemy od sponsorów oraz od zawodników. Są to różnego rodzaju gadżety do malucha, jakieś wyposażenie do tego samochodu, części zamienne, które teraz coraz ciężej, do tego wyroby, rękodzieła własnego, ktoś maluje, ktoś tam wyplata koszyki, ktoś inny szyje koszulki. Wszystko to będziemy licytować na dzisiejszej licytacji, a cały dochód oczywiście przekazujemy na rzecz domów dziecka. Dzisiejsza trasa była typowo rodzinna, turystyczna. Załogi miały możliwość wjechania wyciągiem na górę w Dżar, przejechały przez Słowację, odbyły próbę sprawnościową kierowania pojazdem na parkingu w Jurgowie na Polanie Podokulne. Myślę, że dużo adrenaliny tam ta próba wygenerowała wśród zawodników. Potem wyjazdy po bardzo klimatycznych drogach, ładnych krajobrazowo. Dzisiaj Tatry przy takiej pogodzie typowo letniej pokazały się w pełnej krasie. Zawodnicy oglądali te góry oraz jezioro Czyńsztyńskie. Po drodze zwiedzali różnego rodzaju zabytki, mijali zabytkowe kościoły, kościół w Dębnie, we Frydmanie. No i zamki, które tam są po drodze. Jechaliśmy przez Słowację, także zamek w Starej Lubownej, potem zamek Czorsztyński, zamek w Niedzicy. To wszystko mogli nasi zawodnicy oglądać. Mam nadzieję, że już niebawem na mecie zobaczymy całą stawkę. Wiemy, że jeszcze dojeżdżają, mają parę minut do tego, żeby na metę wjechać bez spóźnień. Czekamy na nich przy ognisku. Kiełbaski już się grzeją. Będzie poczęstunek.
No i zabawa pewnie do rana. Na naszym rajdzie, na uroczystym zakończeniu mamy kilkadziesiąt ze 40 różnego rodzaju nagród. Między innymi jest tam nagroda za najdalszy dojazd na kołach maluchem na rajd. Mamy taką załogę, która przyjechała do nas aż z Węgorzewa. Do Andrzejówki to jest pewnie 698 km. Do tego dochodzi jeszcze 250 km trasy, no i powrót do domu na kołach. Jak sami wiecie, maluchy to już leciwe dosyć samochody. Dla nich trasa wielosetna lub wielotysięczna jest naprawdę wyzwaniem. Natomiast widzimy, jak wspaniale pieszczą je ich właściciele, jak wymieniają części, jak potrafią naprawić każdą awarię, nawet na drodze. Cieszy nas to, że także młodzi ludzie zaczynają interesować się tymi samochodami. To już nie starsze pokolenie, które nimi jeździło, ale często młode osoby dostają to po dziadkach, po ojcach. Te maluchy są w rodzinie od wielu, wielu lat. Czasami zaniedbane, wyszukane gdzieś w jakichś garażach, zarośnięte, z trawy wyciągnięte. Są pięknie restaurowane, odnawiane i jeżdżą. I cieszymy się, że możemy tą naszą polską motoryzację pokazać. My bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do rajdów organizowanych przez nasz Automobil Klub Rzeszowski. Są to imprezy naprawdę fajne, wesołe, robione z humorem i zrzeszają sympatyków motoryzacji zarówno historycznej, bo organizujemy zawody pojazdów zabytkowych, organizujemy rajdy turystyczne, rajdy nawigacyjne, no i oczywiście rajd sportowy, taki nasz sztandarowy rajd rzeszowski, który odbywa się w sierpniu. Dziękujemy serdecznie.